Dzień dobry. Dzisiaj witam się z wami z łóżka. Oczywiście nie jestem szaleńcem, żeby wam pokazywać twarz niewyspaną, ale zaczynamy weekendowego vloga i ja was tutaj witam z moimi księżniczkami. I zaraz wam pokażę kilka rzeczy. Miałam dzisiaj wstać o 6, bo chciałam położyć się o 21, ale zaczęłam czytać książkę i czytałam ją bardzo długo. Bałam się spotkania z twardochem, ale jednak niepotrzebnie. Niedługo będzie o tym na blogu. No i skoro vlog, to pokażę wam wszystko przez te dwa dni. I to jest pierwsza rzecz, którą zazwyczaj robię, jak jestem sobie w domu. To jest Ewangelia na 2019 rok. I to jest po prostu sztosik. A dużo osób mnie o to pyta. Kurczę, to będzie takie nieogarnięte, ale... bo czasami pisałam na blogu o tym. Więc to jest na 2019, ale jak tego nie było, to albo był telefon, albo po prostu Biblia i sobie czytałam w niej, znajdowałam Ewangelię, psalm i czytania na dziś. I potem sobie na przykład rozważałam. I wiecie. No tak. I tu są takie rzeczy. Czasami też robiłam to. O tym jest na blogu. To jest bardzo pozytywna książka. Ale w tym roku bardziej skupiam się na tym. I w środku sobie zaznaczam. Kurczę. Piszę sobie coś tam, co mnie urzekło. Czasami mnie nic nie urzeka. Czasami mnie urzeka, ale nie mam cienkopisu, już nie jest tak ładnie. Zakreślacza w sensie. No, bardzo polecam. Będę o tym mówić więcej w filmie jeszcze walentynkowym, bo walentynkowy film będzie super. Idę czytać nie z wami. Jeszcze jakby ktoś się zastanawiał, może kogoś zainteresowałam, żeby sobie kupił, to tutaj jest Ewangelia, a tutaj mądry człowiek o niej mówi. I mnie to tak w 100%, mi to w 100% wyjaśnia życie. I w ogóle ten fragment, że ja tak go za bardzo nie kumam, a potem już jest taki sztosik. Ostro. Bardzo polecam. No, Bóg mi nie zapłacił niestety. Chociaż myślę, że trochę jednak tak. Dobra, idę pod prysznic, pa! Na dzień dobry! Na śniadanie dzisiaj robię kaszę manną, która ostatnio na Instagramie wywołała nie jest złe zainteresowanie, także wam pokażę. Pasta kokosowa jako mleko oczywiście i na pół szklanki wody dodaję tak z 2-3 łyżki pasty kokosowej, co jest wbrew przepisom, bo jest o wiele za dużo, ale mi smakuje taka bardziej kokosowa. No i na tą pół szklankę gotuję 3 łyżki kaszy mannej i później dodaję na sam wierzch, tak już na, jak to się nazywa, na miskę, trochę wiórków kokosowych, żeby nie była taka jałowa, tylko żeby był rzeczywiście ten smak kokosa. No i dodaję jeszcze różne owoce, ale dzisiaj akurat owoców nie mam, bo dzisiaj dopiero jadę na zakupy. Więc zadam dzisiaj jakieś bakalie. Jest i szczerze mówiąc to jest moja najbrzydsza kasza manna, ponieważ zawsze są jakieś owocki, jakiś bananek, kiwi, orzechy, to tak lubię mniej do takich rzeczy, no ale dzisiaj taka. Robię rzeczy karygodne, czyli nie jem przy stole, a przy laptopie, ale odpisuję na komentarze, bo później nie będę miała czasu. Życie. Ciężkie życie youtuberki. Jak mam czas, a dzisiaj mam, to robię również dwa dzbanki. W jednym jest woda z cytryną i z miodem, a w drugim jest tym razem pokrzywa, bo zielona mi się już skończyła, a chcę wykorzystać wszystkie, zanim kupię nowe. Także woda z cytryną jest już jedna wypita. Zazwyczaj nie wypijam tych dwóch dzbanów w sensie w jeden dzień, ale jak ktoś czasami przyjdzie, to też dostanie i w ogóle myślę, że to dobrze się z tym czuję po prostu. Nie obchodzi mnie wasze zdanie, dobrze się z tym czuję. Ale jestem żartownie, dzisiaj jest rano, dobry. Wczoraj na starej kartce zapisałam sobie wszystko, co muszę dzisiaj zrobić i tak będę sobie dzisiaj odhaczać. Teraz idę spakować ciuchy do wysłania. Dzisiaj akurat wysyłam jeden ciuch paczkomatem, więc sprawa jest prosta. Biorę jakąś starą kopertę, nie zważam na to. Wsadzam, zaklejam, nie muszę naklejać żadnego adresu. Fajnie i dodatkowo... Poczekajcie. Dodatkowo dokładam swoją wlepę za każdym razem z napisem zapraszam na bloga, no bo wiecie, reklamy są ważne. W ogóle kilka dni temu dostałam paczkę ciuchów nową, jak zawsze, i sobie myślałam, kurczę, ten mój rok bez zakupów nie ma sensu, no bo przecież ja cały czas coś dostaję. A potem uzmysłowiłam sobie, że zawsze coś dostawałam, a i tak mega dużo kupowałam, więc jednak ma sens. Czuję się totalnie dziwnie kręcąc tego vloga, bo on jest o niczym. Ale tak sobie pomyślałam, że będzie fajnie,
i może będzie, może coś z tego wyniesiecie. A teraz idę sprzątać, więc nie będę was brała z sobą. Ja nie lubię oglądać lasek, które ustawiają aparat i przyspieszają i po prostu trzeba oglądać, jak myją parapety. Także oszczędzę wam tego i potem do was wrócę z czymś ciekawszym. W czasie sprzątania przyszedł też czas na porządek na stole i żegnam się ze swoim ulubionym rokiem i ulubionym kalendarzem. No i tak, znajduję jakieś strony puste, potem sobie wycinam te kartki, żeby zostały. No a resztę rzucam tutaj, żeby wyrzucić do śmietnika. Taka historia. Ja chciałam go zostawić, no bo nie wiem, mam sentyment, ale pomyślałam sobie, że i tak nigdy w życiu do niego nie zajrzę. Zostawiłam sobie tylko dwie takie najważniejsze rzeczy, czyli jakieś pocztówki od kogoś, jakiś karnet roczny do kina, to też pocztówki, czekoladka od przyjaciółki. Biurko sprzątnięte, nawet mam dwa nowe nabytki, które wygrzebałam z targów rzeczy ładnych, więc sobie tak wiszą. I tutaj jeszcze z Islandii pamiątka, więc teraz mam pół godziny, zanim Piotr przyjedzie i zabieram się za spisanie filmów Tarantino do swojego ulubionego zeszyciku z ulubionymi filmami. Mam ich tutaj niewiele, także miesiąc Tarantino zobowiązuje do zapisania wszystkich. Bo jeśli mam filmy, które trzeba obejrzeć, a nie za bardzo mi się podobają, to zapisuję je w tym zeszycie, bo swojej pamięci niestety muszę pomóc. To jest akurat do góry nogami, bo w tą stronę są inne rzeczy. To jest taki zeszyt filmowy. Charlie Chaplin też zobowiązuje. A tak w ogóle, jeśli interesuje was tematyka filmowa, to jutro, 30 w środę, będzie post o nowym reżyserze, bo już był Kieślowski i Wajda, teraz będzie Tarantino, czyli mój ulubiony. I to był totalnie ulubiony mój miesiąc filmowy, powrót do wszystkich filmów, które uwielbiam. Także zapraszam, jeżeli macie ochotę jutro. W ogóle za miesiąc będą Oscary. A powiem wam, jako oglądacze vlogu będziecie wiedzieć trochę więcej. Za miesiąc będą Oscary, czyli filmy, które obejrzałam z listy Oscarowej i co o nich myślę. A za dwa miesiące będzie Xavier Dolan. Tak sobie wymyśliłam. Jesteśmy już w samochodzie i jedziemy robić zdjęcia do postu książkowego. Bo jestem blogerką. Przede wszystkim blogerką. Ostatnio w ogóle pisałam o tym człowieku na Instagramie, mówię, to dzięki niemu ten kanał, chwalcie go, a ludzie mi pisali, fajna jesteś. To było przykre, chwalcie go, bo on jest tutaj, dzięki niemu jesteśmy na YouTubie. No, on jest właśnie taki śmieszny. Gdzieś pobiegł. Karolusia taka damulka. Nad zalew w obcasach, no ale cóż. Tam jest bardzo ładny widok. Ale ciemno. Chciałabym was tylko jeszcze poinformować, że nadal używam tego kubka i nadal jest wspaniały. Może nie trzyma jakoś super ciepła, ale to w ogóle nie przecieka i za to go szanuję. Biorę się za przerabianie zdjęć. Najpierw przerabiam je w Lightroomie, a potem w Photoshopie. Jest już post na blogu o książce Marcelek. Jakbyście chcieli przeczytać o książce, która ostatnio bardzo mnie wzruszyła, to zapraszam na bloga, macie link w opisie. Patrzcie, jak było ładnie. W sumie widzieliście, bo byliście ze mną troszkę. Nie wiem, czy znacie moje alter ego, ale ostatnio je odkryłam i jest bardzo zabawne. Dzisiaj nagrałam na przykład coś takiego. No i nagrywam tego vloga i nie wiem, bo chcę nadać na Instagrama coś i tutaj, i na Facebooka, i nie mogę, no bo wszystko będzie w tym filmie przecież, ale ja też chcę coś dodawać na Instagrama, bo to przecież moje życie mam pokazać w tym filmie. Jezu. W 50 faktach o mnie mówiłam, że bawię siebie najbardziej i to jest prawda. Strasznie to bawię, jak jestem takim potworkiem. Nie no, ogólnie strasznie szanuję Gonciarza, że on tak nagrywa. Bo strasznie mnie to dziwi, że muszę coś najpierw powiedzieć, że to robię, a potem to zrobić. I to jest strasznie śmieszne. Myślę, że nie będzie dużo takich vlogów. Ale musicie dać znać, może wam się to podoba, no to może będą. Porobię to dla was, nie dla siebie.
Chciałam powiedzieć, że super mi się sprawdza ten mój zrobiony przeze mnie kalendarz i bardzo Wam polecam, jest o tym film. Jeszcze jest czas, możecie sobie taki zrobić. W ogóle, o Jezu, w ogóle mi nie przeszkadza brak kartek do zapisywania, bo przynajmniej nie piszę takich bzdur, żeby tylko zapełnić. Tylko wiecie, podstawy jakieś, tutaj sobie zapisałam, no i tutaj wypisałam oscarowe rzeczy, oscarowe filmy. Także myślę, że to jest bardzo w porządku. No i wygląda bosko. A no i żeby nie było, że blogowanie jest takie proste, to patrzcie, ile ja mam tu kartek wszystkich. Zapisuję sobie pomysły na posty. Muzyczna siódemka to jest taka lista, którą zawsze mam i sobie zapisuję, jak mnie coś zachwyci. Tu są posty na cały miesiąc, żeby było wiadomo. Tutaj też sobie zapisuję różne pomysły. No serio. Jestem korpoblogerką. Wszystko przy stoliku, wszystko zapisuję. Nie marzę spontan. Piszę jeszcze jeden post, muzyczna siódemka, już dziesiąta. Tutaj mam całą listę i to będą super pioseneczki. Także zapraszam. Wczoraj go dodałam, skoro oglądacie we wtorek. To taki Matrix, bo jest ogólnie sobota, jak to mówię, więc dodam go za 3 dni, ale jak wy go oglądacie, to był dodany dzień wcześniej. Szalone. Jeszcze go nie ma, a dla was już jest. Idę właśnie do Piotra. Mówię wam, żebyście wiedzieli chronologicznie. Ale mi śmieszne nagrywanie vloga z domu. Miałam oglądać Tarantino, ale miłość do YouTube'a wygrała. Dzielę po ciasto, bo nam się bardzo chce. Jaki wstyd. Ani zdrowe, ani dobre. Ale mamy ochotę, a właśnie L-Block ma ten problem, że nie ma ani dobrych kawiarni, ani dobrych ciastkarni, ani dobrych cukierni, ani nic dobrego, więc... Musicie mi wybaczyć, nie jestem z Warszawy, jestem z Elbląga. A dużo z was myśli, że jestem z Warszawy, a ja jestem z Elbląga. Po 4 godzinach wreszcie zdecydowałam się na film. Dzisiaj 2 kilebile. To będzie dobry wieczór. Jestem totalnie zmęczona, nawet nie chce mi się czytać książki. Idę spać, papa. Do jutra. A kto dzisiaj 3 godziny wyłączał, pójdzie co 10 minut? Ta pani. Czytanie. Jedzenie. Picie. Nowa rzecz za 0 zł. Taka spódnica piękna. Ja to mam życie jak w Madrycie. Wczoraj wieczorem zadałam pytanie na Instagramie, czy chcecie może kiedyś Q&A. Zastanawiałam się, czy nie jestem za małą youtuberką, ale aż 97% osób, czyli około 300 osób, odpowiedziało, że chcą. Także myślę, kiedyś zrobimy. No i tu jest teraz pytanie do was. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, albo ogólnie o kanał, jakieś tam, no widzę w komentarzach, że są różne pytania, może chcecie, żeby one były również w filmie, to jeżeli takie macie, to zadawajcie pytania pod tym filmem z takim, wiecie, kwadratowym nawiasem i w środku, żeby było Q&A, żebym wiedziała, żebym sobie zostawiła te pytania na później. I tak. Co prawda odpisuję na wszystkie komentarze, ale sobie myślę, może nie wszyscy je czytają, albo to może zostać na później, jak przyjdą jacyś nowi ludzie. Tak samo tu leci para od wody. Nie wiem, czy to dobrze wygląda. No właśnie, bo tak samo jak nagrałam 50 faktów o mnie, to był taki, wiecie, YouTube'owy, typowy film, no to nikt go na początku nie oglądał, a teraz ludzie go oglądają i są zadowoleni, więc myślę, to by był dobry jeden z takich początkowych filmów, które by ludzie obejrzeli i zastanowili się, czy chcą tutaj zostać. Co wy na to? Jeżeli macie jakieś pytania, to wiecie. To pytajcie, a jak macie szybkie pytanie, jakieś takie, że chcecie tylko odpowiedzi dla siebie, no to po prostu zadawajcie. Ja zawsze myślę, więc... Buziaczki. A tak w ogóle mam dzisiaj trochę więcej wolnego czasu, więc mam zamiar przejrzeć sobie swoje płyty i ciuchy po raz tysięczny i wystawić różne rzeczy na sprzedaż i niektóre rzeczy oddać. W ogóle wzięłam ostatnio udział w takim fajnym wydarzeniu, sprzedam i oddam wszystkie rzeczy, których nie używam właśnie w 2019 roku, jakby to jest tylko pokłosie moich innych decyzji o zero waste i o niekupowaniu. Także spoko i chcę to właśnie zrobić, więc chodźcie ze mną. I też weźcie w tym udział, w sensie nawet nie, że na fejsie, tylko tak po prostu. Poświęćcie trochę czasu i sobie poukładajcie rzeczy. Okej, więc to są te płyty, z którymi czas się zmierzyć. Są w ogóle dwie jedyne ścieżki dźwiękowe, jakie mam na CD. I to jest Django i Jackie Brown. I po prostu wszystko Tarantino. Uwielbiam jego muzykę w filmach i mogłabym mieć wszystkie te płyty.
Super. A tak poza tym, ja odkładam. Tak poza tym wybrałam tyle płyt. I zaraz będę robić im zdjęcia i je wystawiać. Jest tu dużo płyt, które są super, ale których nie słucham. Na przykład jest Nowa Brodka albo pierwszy The Dumplings, którego totalnie nie słuchałam. Jest Kasabian, które kupiłam w jakimś zachwycie. Jest nawet Hej, ale Hej tylko tak dlatego, że kupiłam przez przypadek anglojęzyczną. I jest na przykład Daria Zawiałów. Niby ją lubię, ale nie słucham nigdy. Doktor Misio też lubię, ale jakoś tak. No i nawet Kim Nowak, trochę mi głupie to oddawać, ale... I Reniusis, też jakoś mi nie przypadła ta płyta. Muchy... No widzicie, nie ma tutaj Lipy ogólnie. Jest Wonky One, nie wiem czy znacie, ja lubię. I Leski, ogólnie Leski to był mój zachwyt. Ale szybko przeminął, to znaczy nadal lubię jego muzykę, ale no nie słucham jej na CD. Także trochę płyt jest, jestem z siebie dumna, jest trochę mniej i same perełki. Skończyłam robić zdjęcia, idę po laptopa, przerabiam i wstawiam na Instagrama. Poza płytami zrobiłam również zdjęcia niektórych ciuchów. Tutaj cały stos i tutaj cały rozpierdziel. Także tak, możecie sobie wchodzić na Vinted, jest link w opisie. Już jakiś czas temu zrobiłam sobie całe menu, ale dzisiaj spisałam sobie wszystkie produkty, które potrzebuję wraz ze sprawdzeniem, czy niektóre mam. I zaraz jadę zrobić zakupy, a chciałam Was poinformować, że jeżeli widzicie ten film, to w niedzielę albo w poniedziałek na Instagramie dodałam taki post z całym menu. Tak teraz będę robić czasami, chociaż wiem, że nie co tydzień. Myślę fajnie, zapraszam. Znowu możecie zobaczyć znane książki, czyli Jadłonomia, Kuchnia Roślinna Erwegana i Vegan Wanda. Z tej w tym tygodniu w ogóle nie korzystałam, z tej wzięłam jeden przepis dosłownie. No i to jest potęga, nie dziwię się, że ludzie się nią tak bardzo zachwycają. Super, że ją mam, w ogóle nieświadomie. Tak więc naprawdę, jeżeli szukacie jakiejś fajnej książki z przepisami, no to. Bo ja ostatnio sprzedałam wszystkie swoje książki, zostawiałam tylko te trzy, no i tam kilka jeszcze, ale z tej korzystam w każdym tygodniu. Więc to jest dobra rekomendacja. To są zakupy na ten tydzień i jestem w szoku, bo zapłaciłam tylko 60 zł. Jestem też w drugim szoku, że wydaje mi się, że tu nic nie ma, a poszłam na zakupy z listą, z rzeczami, które są mi potrzebne, więc ekstra. I myślę, że jednak ten spis dodam dopiero po tygodniu, czyli w następną niedzielę, żebyście wiedzieli, co zrobiłam, bo może coś się nie sprawdziło albo coś. Rozumiecie, o co chodzi. Więc zapraszam na Instagrama jednak za tydzień. A i w ogóle wydałam 60 zł, a tu są takie rzeczy jak granat za 6 zł, za 8. Więc to duży wydatek jak na te całe zakupy. No jestem dumna. Po tym jak nagrałam to, poszliśmy z Piotrem do kościoła, wiadomo. No i później spędzaliśmy czas sobie razem ze znajomymi, więc no wiadomo, nie nagrywałam, nie jestem świrem. I teraz jest już późno w nocy, więc trochę sobie zmontuję, zrenderuję i idę spać. Dobranoc, bardzo miło mi było, że byliście ze mną. Tak wiecie, macham Wam. Komentujcie, subskrybujcie, bądźcie szczęśliwi. Pa!